Cześć, tutaj FGB Friends i witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy dziś zgromadzeni z tej skoczni Talagiri o punkcie konstrukcyjnym 257 metrów, czyli prosta sprawa. Rekord FGB Cup wynosi 256,5, a więc kto skoczy powyżej punktu konstrukcyjnego, ten skoczy ponad oficjalny rekord świata FGPK. Moi drodzy, kto dziś ustanowi rekord kraju nieoficjalny? Kto dziś ustanowi nieoficjalny rekord świata FGPK? I czy Polska i inne kraje wyjadą z 300-metrową odległością z Talagiri? Przekonajmy się. Zawodnicy mają na to 3 serie. Aleksander Zniszczoł, Nertex, Emilio, Domen, Ryoyu, Zajc, Orzek, Kajbek, Forfang, Hellinger, czyli najlepsza dziesiątka lotów bez Petera Preutza. Potem Peter Preutz jeszcze był na liście, ale Pero zrezygnował. Ale jest Domen, czyli brat Petera. Aleksander Zniszczoł rozpocznie nam to wszystko. Oluś walczy dziś o 300 metrów. Za jakiś fajny, nieoficjalny rekord Polski. Leci, 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 leci. Ach! 252 metry. Dobry lot. Dobry lot Aleksandra Zniszczoła na Zapoznanie. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze dalej poleci, że będzie te 300 metrów Polski. Olka na to na pewno będzie stać. A o 300 metrów mowa. Ewidentnie będzie to Ryoyu Kobayashi, mi się wydaje. Jest mocno z progu. Leci Ryoyu. No i mamy już nowy nieoficjalny rekord. Przy zapoznaniu się z obiektem już leci 259,5. A więc zaczynamy imprezę, moi drodzy. Bitwa na nieoficjalny rekord świata rozpoczęta. Rozpoczyna ją Ryoyu Kobayashi. Jaki wyniesie nieoficjalny rekord świata? Kto będzie nieoficjalnym rekordzistą świata i kraju? To się wszystko dzisiaj dowiemy po 3 seriach. Teraz Domen Preutz. Niziutko sunie nad zeskokiem, ale pięknie! 266,5. Nie przestraszył się Domen Preutz tak dużej skoczni. I mamy nowy rekord nieoficjalny FGP Cup, czyli 266,5. No i Miejusa. Pierwszy z trzech widzów, którzy są w tej top 10 Pucharu Świata w lotach, więc dostali przepustkę na Nepal. Brawo! 279 metrów. Coraz lepiej nam zawodnicy sobie radzą. A przecież teraz Team Zajc. No ja jestem ciekaw, kiedy padnie pierwsze 300. Czy padnie w ogóle 300? Czy zawodnicy są gotowi, żeby polecieć dzisiaj 300 metrów? Pięknym telemarkiem zaznaczony Timmy Zajc 283,5. Cudowny lot, ale my oglądamy piękne loty. No widać, że to jest ta najlepsza dziesiątka Pucharu Świata w lotach. To są najlepsi lotnicy z klasy światowej, więc oni na takiej skoczni sobie naprawdę dobrze radzą. Wspaniale, coś wspaniałego. A teraz będziemy oglądali Michaela Heibecka. Z szóstym numerem.
Michael Haybeck. Wysoko. Ładnie. No i piękny, to jest piękny od Michaela Haybecka. 278 metrów to jest jego nowy, nieoficjalny rekord życiowy. I na razie nowy rekord Austrii, nieoficjalny oczywiście. No i oczywiście też warto wspomnieć, że ta skocznia jest bardzo bezpieczna, moi drodzy. Na tej skoczni, proszę zobaczyć, wypłaszczenie jest dopiero gdzieś tam na 350 metrze. Tu jest bardzo bezpieczne, więc jeśli ktoś tutaj przekroczy te 300 metrów, to może sobie spokojnym, bezpiecznym wylądować telemarkiem. Taka jest piękna ta duża nepalska góra. No zobaczcie, jakie te Daulagiri jest potężne. Co za monster wśród skoczni. Niesamowite, że zostało to zbudowane na rzecz bicia rekordów świata. Nieoficjalne, bo poza konkursami, ale mimo wszystko. Dzisiaj oglądamy najlepsze loty w historii. Oficjalne czy nie, to są najlepsze loty w historii, a teraz orzech. To jest siódmym numerem. On będzie walczył dla Kanady. A i tam jakiś podmuch wiatru, niestety 136,5. No tam dzisiaj wieje, widzimy 2 metry na sekundę, nawet trochę w Nepalu, więc tam bardzo mocny wiaterek. Ale jeszcze nic złego się nie dzieje. Orzech ma jeszcze dwie serie, żeby nabrać pewności siebie i zaatakować. Johan Andrej Forfang, zwycięzca małej kryształowej kuli zaloty. Więc ja myślę, że on tu będzie chciał na pewno atakować. I jest atak! Piękny telemarki 281 metrów. Nie przestraszył się Johan Andrej Forfang i obejrzeliśmy wspaniały lot, tylko gorszy od Timiego Zajca odległością. No bo notom jak widać taka sama. No i Nertex i Wellinger. Została tylko ostatnia dwójka tej pierwszej z trzech serii bicia rekordów świata FGP Cup. Brawo! No i oficjalna na razie, nieoficjalna no, życiówka Nertexa wynosi 266 metrów, a więc kolejny, który przekracza barierę rekordu oficjalnego FGP Cup. Na razie tylko Oleg, Orzech nie przekroczyli, natomiast Ryoyu lekko przekroczył, Domen Nertex trochę mocniej, no i tutaj ta czwóreczka, Emilio Hajbek, Forfang, Zajc na razie. Najmniej się przestraszyli tej skoczni. No i Andreas Wellinger, jego pierwszy z trzech lotów na Daulagiri. Zobaczmy, na jaką odległość się skończy. No, 235,5. Jakby troszkę się przestraszył w drugiej części lotu tych podmuchów. I na razie Wellinger to jest kolejna osoba, która jeszcze nie przekroczyła 257 metrów, czyli oficjalnego rekordu świata FGP Cup. No i teraz czeka nas druga seria. Oluś, wierzymy w ciebie, że jednak te 300 będzie. Już się zapoznałeś z obiektem. No ale jakieś problemy w powietrzu były, niestety, Olka. Zostaje jeszcze trzecia seria. Spokojnie, Olek. Tam się może wszystko udać. Ryoyu Kobayashi. Baa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 a
Co zrobił Hiroyu Kobayashi? Ale nie ma jeszcze 300, dopatrzcie go. Nie ma jeszcze 300, ale Hiroyu odpalił tak jak w planicy odpalał na koniec. To jest ten Hiroyu Kobayashi właśnie. To już był ten lot Hiroyu Kobayashiego. Oj, czekamy na 300 metrów. Hiroyu nas właśnie obudził, że da się skakać 300 dzisiaj. Da się skakać 300, jeśli Hiroyu poleciał tylko metr przed 300. Domy.
Znowu niziutko sunie. Uuu! Niziutko sunął, a mamy 298 metrów do Mena Brełca. Ależ loty. Bawią się tutaj w Daulagiri. Emiliusa. Złapał noszenie i 280. Telemarkiem. 285 metrów Emilio Usaina. Wspaniały lot. Zawodnicy nie boją się tej skoczni. Wiedzą, że jest bezpieczna, że tam nawet do 350 koło można lądować spokojnie, bezpiecznie na dwie nogi. No to robią co mogą, dając siebie wszystko, żeby jak najdalej polecieć. Oczywiście belka też jest bezpieczna. Tam belka mogła być jeszcze wyższa, ale nie ryzykują tutaj. Niesłusznie, żeby też nie prze dobrzyć tymi lotami, bo tutaj każda dziesiąta kilometra ma bardzo duże znaczenie, więc słusznie, że belka jest tak ustawiona, a nie inaczej. Ale mi się wydaje, że i tak ktoś 300 będzie z tej belki mógł polecieć, na przykład taki Timmy Zajc, który wygrał przecież nagrodę najlepszego lotnika roku, więc panie Zajc, proszę przelecieć 300 metrów i pokazać, dlaczego pan jest najlepszym lotnikiem roku. O, w tym locie tego nie pokazał. 173 metry, trochę się pogubił Zajc w powietrzu. No ale wybaczamy, jest jeszcze trzecia seria, tam może spróbuję 300 metrów osiągnąć. Orzech. Jakiś misklik, nie patrzcie na to. No i już jest lepsza próba w wykonaniu orzecha, brawo. 274,5 to jest jego nowy, nieoficjalny rekord. No i Johan Andre Forfang. Jest wysoko, jest wysoko, jest wysoko, jest wysoko, jest wysoko. Forfang, Forfang, aj, troszkę się przestraszył chyba tej wysokości, ale dobrze. 290 metrów, niech nabierze pewności siebie. No, może 300 mu się uda w trzeciej serii. Czekamy na te 300, kurcze ludzie. No, Nertek spróbuj, wiemy, że forma średnia, ale przecież jesteś lotnikiem i tak. I tak. Brawo! Nieoficjalny rekord Nerteksa wyniesie 280. Na razie 4 metry. Dajmy go piątą pozycję. Tychże pierwszych ludzi. Andreas Wellinger. Nie przekroczył. Na razie jeszcze 257 metrów w pierwszej serii. No, ale teraz też nie przekroczył 257 metrów, panie Wellinger. Prosimy nie spać. Przyjechał pan tu atakować 300, czy tylko 257? No. Panie Weli, trzeba troszkę dalej skakać. No, oczywiście 251,5 metra to jest jeden z pięknych lotów, ale... No, ale punktka to 257, a rekord świata wynosi 256,5, a skaczemy na Hillside z 300, więc... No właśnie, dobra. Ostatnia grupa. Ostatnia seria. Wszyscy dają teraz siebie 200%. Jest i Michel Heibeck zagubiony w drugiej serii. Pięknie! Może Heibeck nie będzie miał 300 metrów, ale na pewno Heibeck kończy ten dzień z odległością 296 metrów. No i panie najlepszy lotniku FGP Cup w tym sezonie, Timmy Zajc. Nie możesz stąd wyjechać bez 300 metrów. Mamy pierwszą osobę w historii FGP Cup, która przekracza 300 metrów. Mamy to! Timmy Zajc! Timmy Zajc przekracza tą magiczną barierę
304,5, jak to brzmi w ogóle. 304,5 metra wylądowane przez Timiego Zajca, tak spokojnie na dwie nogi. Już mu się nie spieszyło telemarkiem. Wylądowane 304,5 metra. To jest nasz nowy, nieoficjalny rekord FGP Cup. Słowenia ma 300 metrów, no i Oluś. Idź w ślady Słoweńca. Polska 300, Polska 300, wierzymy w ciebie, Olek. Polska 300, Polska 300, Polska 300. Leć, 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 leć. Jest! 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 Polska 300, Oluś! Oluś! Ha, ha. Oluś, Oluś, Oluś. Nieoficjalny rekord kraju 301 metrów Polski. Nieoficjalny rekord Olka 301 metrów, ale nie jest to nowy nieoficjalny rekord świata, bo ten wynosi 304,5 metra. Andreas Ellinger, czy uda mu się przekroczyć przynajmniej obecny rekord świata? O, za wcześnie. Nie szło Wellingerowi. Po prostu coś nie szło Wellingerowi na tej skoczni. A więc Wellinger wyjeżdża z 251,5 metra. Szkoda. Szkoda Wellingera. Jako jedyny zawiódł dzisiaj w Daulagiri, ale takie osoby też się zdarzyć muszą. Nie każdy tu będzie latał 300 metrów. Orzech. Jest wysoko, wyszedł mocno z progu. No i okej. Brawo dla Orzecha za przyjechanie i podjęcie próby. Nieoficjalny rekord Kanady wynosi 274,5. Rekord nieoficjalny Orzecha też wynosi 274,5 metra. No i teraz 260 metry, czyli znowu przekroczył rekord świata, który przecież należy właśnie do Orzecha, także brawo dla Orzeszka, no i Nertex. Czy zaatakuje 300 metrów? Mocno z progu. Niziutko, 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 walczy, walczy, walczy. Aj, 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 oj. Troszkę za bardzo chciał i się tutaj bezpiecznie nam położył Nertex na 260 metry. Niestety upadek się pewnie musiał zdarzyć dzisiaj, ale był bezpieczny, kontrolowany. I tak brawo Nertek za 280 metrów. To było coś. Mio Sang, ładna sylwetka w locie. Tutaj teraz walczy, 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 brawo. To jest jeszcze dalej. 286,5. A więc nowa życiówka, nieoficjalna Emilio Usaina, rekord Dominikany ustanowiony. Może być z siebie dumny. No i został forfang Domen Irjoju. Jeszcze takie 2-300 metrów poprosimy, albo 3 najlepiej. Oj. Jest! Telemarkiem 306,5. Forfang, nowy nieoficjalny rekordzista świata. Nieoficjalny rekord Norwegii. I wspaniała dyspozycja Johanna Andre Forfanga dzisiaj. Daulagiri. Jedyny słuszny Norweg w tym sezonie. Obok Lindvika. No i demon! Leć, demonie, kurczę, nisko, a daleko. Zrób z tej skoczni Vikersund i poleć 300. Patrzcie go, patrzcie go, patrzcie go. Niziutko, 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 niziutko. Ach, za nisko leciał, ale brawo. Brawo, Domen. 298, 285. To były dobre loty Domena Preusa, mimo wszystko. No i teraz nasze oczy patrzą ku Rioju Kobayashiemu. Dublet w klanicy. On ma obecnie najlepszą formę ze wszystkich.
Ile on może teraz polecieć? Najdalej! Najdalej i to jest 310,5 metra. Powtarzam. 310,5 metra. Moi drodzy, oglądamy nowy nieoficjalny rekord FGP Cup. Nowy nieoficjalny rekord Japonii, nowy nieoficjalny rekord Yoyu Kobayashiego. No i to wygląda następująco. Ryoyu 310,5. Johan Andre Forfang 306,5. Domen Preutz 298. Emilio Usain 286,5. Orzech 294,5. Nertex 284 metry. Oluś 301 metrów. Zajc 304,5. Hajbek 296 metrów. No i Wellinger 251,5 metra. To są najlepsze odległości tych, co przyjechali do Daulagiri. Dziękujemy tej dziesiątce, która postanowiła, że tutaj wystąpi dzisiaj. Dziękujemy za podjęcie próby. Pierwszy raz w historii 300 metrów obejrzeliśmy. Nieoficjalnie, pozakonkursowo, ale obejrzeliśmy. No i zobaczyliśmy dzisiaj cztery loty 300-metrowe. Takie dwu w pobliżu 300 metrów, nawet trzy. Było co oglądać. No i czekamy na więcej takich smaczków, kurczę. Czekamy na więcej takich smaczków, niech FIS pomyśli. No bo jak widać, da się. Mieliśmy tylko jedną wpadkę z upadkiem, a to takim niegroźnym, to wina Nerteksa była, a nie skoczni. No i też wpadki to były głównie zawodników, a nie skoczni. Skocznia dobrze przygotowana dzisiaj była. Dziękujemy też właśnie Nepalowi Daulagiri za organizację. Skocznia bardzo dobrze była przygotowana, bardzo bezpieczna. No i kurczę, jakieś zielone światełko może? Aha, zobaczymy. Na razie jedno jest pewne. To były nieoficjalne zawody Nepalu w Daulagiri. Kilka 300-metrowych odległości zobaczyliśmy, no i póki co FGP Cup żegna się z lotem 310,5 metra jako nieoficjalny, ale rekord świata.